Dzisiejsze spotkanie ma charakter taki oficjalny, ale również uroczysty i dla nas bardzo szczególny. Otóż pan wojewoda za chwilę poinformuje nas wszystkich o kwotach dotacji, jakie zostaną skierowane do naszych samorządów. To jest w zasadzie podstawowe podejście, bo ta lista, która została zatwierdzona przez premiera na początku września, to jest lista podstawowa i ona zamyka się dofinansowaniem tych inwestycji, które zostały zgłoszone w kwocie ponad 284 milionów. Te oczywiście, tą kwotę należy wzbogacić o tą listę, która jeszcze zaczynała być procedowana w ubiegłym roku, a ponieważ weszła ustawa w życie o Funduszu Dróg Samorządowych, jakby została wchłonięta, tam to jest kwota około 80 milionów. W sumie na tej liście podstawowej, już abstrahuję od tej dodatkowej, było 100 inwestycji powiatowych i 200 gminnych. Mówię było, albowiem w wyniku chociażby oszczędności, które są osiągane na skutek tego, że czasami ceny przetargowe wypadają niżej niż kosztorysowe, wtedy możemy tę listę wzbogacać o te pozycje, te inwestycje, które są umieszczone na liście rezerwowej, bo taką też się tworzy. Trzeba pamiętać o tym, że Fundusz Dróg Samorządowych stworzył nowy instrument do realizacji dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych i gminnych. On się charakteryzuje, powiedziałbym, zwiększonym zakresem dofinansowania, bo do 80% może się zdarzyć. Zwielokrotniona jest suma maksymalnego dofinansowania, bo może ona dochodzić do 30 milionów złotych. Wprowadzono elementy inwestycji wieloletnich, czego nie było w latach poprzednich. Jest jeszcze wiele nowych rozwiązań, między innymi bardzo dogodny dla samorządów sposób dofinansowania, bo on pozwala na to, żeby ustalać harmonogram płatności, nie rozliczać się na koniec inwestycji, ale w trakcie stopniowo realizować płatności związane z pracami wykonawcy. No ale ten instrument nie byłby pełny, te rozwiązania prawne, gdyby nie były ogromne pieniądze przeznaczone na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycji drogowych, bo to jest zwielokrotniona suma w stosunku do lat ubiegłych. W tym roku mogliśmy rozporządzać sumą prawie 420, czy nawet już można, jak się to wszystko doda, dokładnie 430 milionami złotych, a nie dość tego, w tym roku przeprowadzaliśmy, można powiedzieć, trzy nabory, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie naboru na rok następny, czyli 2020. Cieszę się, że taki instrument jest, że pozwoli samorządom dobrze realizować swoje inwestycje drogowe, bo wszyscy mamy jakby świadomość tego, jak te inwestycje są potrzebne z różnych względów i gospodarczych, i komunikacyjnych, i bezpieczeństwa ruchu, i komfortu życia naszych mieszkańców. Korzystamy z możliwości, jakie daje nam rząd. Fundusz Dróg Samorządowych to ogromne wsparcie dla samorządów, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Miasto Łomża korzysta z tego programu. Zgłosiliśmy 12 wniosków, na 9 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 20 milionów złotych, co widać zresztą na załączonym czeku, który dzisiaj otrzymałem od wojewody. Czekamy jeszcze na decyzję odnośnie trzech ulic, które są na liście rezerwowej. Także zgłosiliśmy do nowego rozdania 8 kolejnych ulic. To pokazuje, że w perspektywie 2 lat w mieście Łomża może powstać nawet 20 nowych ulic, bądź też wyremontowanych. Jest to ogromne wsparcie, z którego jako miasto Łomża chcemy korzystać. Kwota dofinansowania to 50%. Na pewno można byłoby i chciałoby się,
żeby ta kwota była większa, ale jednak ten współczynnik, który my miasto Łomża, jeżeli chodzi o zubożenie społeczeństwa, jest dość wysoki i nie możemy otrzymywać takich dofinansowań, chociażby powiat łomżyński, gdzie ta kwota jest wyższa, czyli otrzymaliśmy maksymalną kwotę 50%. Uważam, że jest dobry czas na to, żeby realizować inwestycje w naszym mieście. Mamy jeszcze zdolności finansowe miasta, budżet miasta pozwala nam też wygospodarować w ramach naszych środków pozostałą kwotę 50%. Jest przychylność Rady Miejskiej, w związku z czym realizujemy te inwestycje, gdyż infrastruktura drogowa pozwoli nam na pewno realizować też kolejne działania w zakresie przyciągania inwestorów. Skoro te środki są do rozdysponowania, no to nie wyobrażam sobie, żeby miasto Łomża mogło zabraknąć przy podziale tych środków. 20 rok działalności powiatu i prezent. Prezent dla wszystkich mieszkańców powiatu. Ten wysoki poziom 80% dofinansowania, 10 zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym, które będziemy realizowali w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, około 14,5 miliona złotych. Absolutny rekord, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne realizowane przez powiat na drogi, z uwzględnieniem tego, co już realizujemy. A przypomnę, dwa zadania z poprzedniego rozdania z tych środków na wsparcie dróg lokalnych. Zadanie realizowane również z udziałem dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury, zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak zwane środki klęskowe. Wszystko to daje nam sytuację wyjątkową i cieszy nas to, że te duże braki, niedociągnięcia związane z infrastrukturą drogową w ciągu najbliższego okresu czasu. Mam nadzieję, że w ciągu tych 10 lat funkcjonowania Funduszu Dróg Samorządowych uda nam się dojść do poziomu takiego, jaki jest w innych częściach Polski, a myślę również w innych częściach Europy, jeśli chodzi o drogi lokalne.